Witaj! Pokażę za chwilę, jak wypełnić formularz rejestracyjny na stronie korona.gov.sk. Każda osoba, która przyjeżdża na Słowację, musi wypełnić ten formularz. Za brak wypełnienia formularza może grozić mandat. Wypełnienie formularza trwa tylko 2 minuty. Wchodzimy na stronę korona.gov.sk e-hranica i wypełniamy formularz. W pierwszej kolejności zaznaczamy państwo, z którego przyjeżdżamy, na przykład Polska. Klikamy dalej. Przechodzimy do właściwego wypełnienia formularza rejestracyjnego. Możemy taki formularz wypełnić maksymalnie 2 dni przed wjazdem. Jeżeli będziemy wypełniać go wcześniej, niestety system nas nie zarejestruje. Podajemy datę planowanego wjazdu na Słowację. Przechodzimy do kolejnej rubryki i podajemy imię. Nazwisko. W kolejnym miejscu musimy podać numer PESEL. Zaznaczamy drugą opcję, numer PESEL innego kraju niż Słowacja. Kolejna rubryka. Data urodzenia. Następna rubryka. Musimy zaznaczyć, w jaki sposób jesteśmy ubezpieczeni. Jeżeli mamy ubezpieczenie w ZUS-ie, zaznaczamy przedostatnią rubrykę. Następna rubryka. Podajemy swój adres mailowy. Kolejna rubryka. Podajemy numer telefonu. Pamiętamy też o podaniu numeru kierunkowego kraju Polska plus 48. W kolejnej rubryce musimy powtórzyć numer telefonu. Przechodzimy dalej. Musimy podać adres miejsca, do którego udajemy się na Słowacji. Na przykład Beszyniowa. Ulica, numer domu i kod pocztowy. W kolejnym miejscu musimy zaznaczyć, że nie mamy stałego pobytu na Słowacji, miejsce 3. Przechodzimy do najważniejszych rubryk tego formularzu. Musimy zaznaczyć, jakie warunki spełniamy, żeby otrzymać zwolnienie z kwarantanny. Pierwsza rubryka. Zaznaczamy, jeżeli nie spełniamy tych warunków do zwolnienia z kwarantanny. Druga rubryka. Zaznaczamy, jeżeli mamy wykonaną przynajmniej jedną dawkę szczepionki, jeżeli od pierwszej dawki minęło przynajmniej 21 dni, a od drugiej dawki nie więcej niż 12 miesięcy. Kolejną rubrykę zaznaczamy, jeżeli mamy potwierdzenie przechorowania na COVID-19 nie więcej niż 180 dni temu. Kolejną rubrykę zaznaczamy, jeżeli przechorowaliśmy na COVID-19 i otrzymaliśmy też szczepienie pierwszą dawką nie mniej niż 21 dni temu, drugą dawką nie więcej niż 12 miesięcy temu. I ostatnia dostępna rubryka to jeżeli nie mamy ani szczepienia, ani przechorowania na COVID-19, ale mamy negatywny wynik testu na COVID-19, jestem osobą zaszczepioną, zaznaczam rubrykę numer 2. Kolejne trzy rubryki nie są obowiązkowe do wypełnienia. Przechodzimy do zaznaczania zgód. Pierwsza zgoda na przetwarzanie danych osobowych i druga. Zaznaczamy, że wszystkie dane, które podaliśmy w formularzu, są zgodne z prawdą. Klikamy dokonać rejestracji. Jeżeli wszystko wypełniliśmy poprawnie, otrzymamy komunikat na tle zielonym, potwierdzającym dokonanie rejestracji. Takie potwierdzenie otrzymamy też na adres mailowy, który podaliśmy w formularzu rejestracyjnym. Możemy też otrzymać SMS-em. Polecam takie potwierdzenie z e-maila wydrukować albo mieć go przy sobie w telefonie komórkowym, żeby można było okazać w przypadku ewentualnej kontroli. Należy też zabrać ze sobą potwierdzenie dokonania szczepienia albo przechorowania na COVID-19 albo negatywny wynik testu, w zależności którą opcję zaznaczyliśmy w formularzu. W opisie tego filmu podam link do strony, na której wypełniamy dany formularz. Podam też link do strony, na której możemy zapoznać się z aktualnymi warunkami na Słowacji, jakie są ceny, promocje, warunki panujące w akwaparkach. Gorąco pozdrawiam, Paweł Jaśnicki, Biuro Medea.